Cześć, z tej strony naczelny sklepikarz sklepu www.szpeje.com. Wakacjuję się w Chorwacji. Zawsze kiedy jestem w nowym miejscu, szukam na Google'ach jakichś targów staroci. No i właśnie znalazłem targ staroci w miejscowości Pula. To jest taka nadmorska miejscowość. Jest tu jedna wydzielona uliczka, gdzie w soboty od 8 do 14 odbywa się właśnie taki pchli targ. No i zobaczmy, co tam mają. Wchodzimy w małą uliczkę. No i tu rozpoczyna się jarmark cudów. Jestem ciekawy, jakie rzeczy tutaj mają. Jestem przyzwyczajony do tych giełd śląskich, małopolskich. Może tutaj trafi się coś zupełnie innego. Tutaj mamy gałki meblowe. To jest taki miks rzeczy starych i nowych. Nie są to chyba specjalne antyki, raczej rzeczy nowe. Nawet jakiś tu się znalazł akwarelista austriacki. Dobrze. Tutaj płyty winylowe, ale niezbyt cenne. No i tutaj takie podręcznikowe stoisko ze starociami. Zobaczcie. Ja szukam zawsze jakichś dziwadeł. Może i coś takiego się trafi. I tutaj jakiś roześmiany Budda. I jedziemy dalej. Tutaj obrazy, figury. Całkiem przyzwoita lampa. I idziemy dalej. Zobaczmy. Takie rzeczy, stare okulary. Tu jakaś biżuteria. Mamy zielony gąsior, w Polsce dużo takich, jakaś stara gitara z demoludów, tutaj nic ciekawego, tutaj książki po chorwacku, więc też nic, tu takie jest rękodzieło, tutaj mamy kolejne szklane butle, no one są już stare, no i tutaj jakieś szkło, broń biała. Na razie nic specjalnie nie przykuło mojej uwagi. Idziemy dalej. Tu jakieś pamiątki sportowe. Tu takie proste. Całkiem ładny ten stolik, muszę powiedzieć. To jest bardzo ładne szkiełko, które mi się spodobało, ale kosztuje 40 euro, więc jak dla mnie to jest za dużo. Ale całkiem fajne. Zdaje się, że z lat 60. Tu coś ewidentnie przywiezione z domu. No i musi być sowiecki zegar Majak. To jest najczęściej pojawiający się przedmiot na polskich giełdach. No i znaleźliśmy go także w Chorwacji. Zawsze musi być jeden na polskich giełdach. To zawsze jest 10-20. Dużo tutaj jest akcentów takich marynistycznych. Te hełmy płetwonurków pojawiają się tutaj w wielu przybytkach, w wielu restauracjach jako ozdoba. Tutaj jest jeden świecznik, który przykuł moją uwagę. Zaraz go może kupię, ale jeszcze się przejdę. Na takie rzeczy też zwracam uwagę, ale nie wiem skąd ta figurka jest, z jakiej bajki. Dobra, jedziemy dalej. Czerwone gwiazdy, żelazka. Zbliżamy się powoli do końca. Bardzo sympatyczna giełda, muszę powiedzieć. Często jak wygogluje się taki targ, to można trafić na same jakieś produkty spożywcze albo jakieś takie rękodzieła wątpliwej jakości, a tutaj faktycznie jest dużo staroci. Okay. No i tutaj kotwice. Tych właśnie morskich akcentów jest bardzo dużo. Skórzane torby. Tu jakieś tablice, ale to na pewno nie są tablice oryginalne. Wycinki z map. Zobaczmy tutaj. Czy to może być marszałek Brostito? I jeszcze przejdziemy kawałek tutaj. Pomyślałem, że może Was zainteresować, co można znaleźć na targu staroci z 1000 km od Polski. No i mnie to zainteresowało. Super. Fontanna. No i to jest w zasadzie koniec. Tu jesteśmy już w centrum Puli. Ja być może
wrócę się po ten świecznik, no i też go Wam zaprezentuję. A taki sympatyczny przedmiot, zaraz go będę kupował. Rzut oka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i właśnie dobiłem targu, kupiłem za 60 kun, negocjacja z 80 kun. Taki oto świecznik, zobaczcie, na głowie tea light, w rękach dwie świeczuszki. Piękny, sympatyczny, zobaczcie, wyraz twarzy, monobryw. Podoba Wam się? Mnie bardzo. Na razie.